Como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti. Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió. Vives en mí. Jesteś dziwna. Co jest? Co się stało? A nic. Nic? Nie, nic. Wszystko gra. To pewnie przez ten pożar w rolerze, tak? To ważne, co się stało? Nie, mama, bo to nie tylko to. Chodzi co? O wszystko. Ale tak się składa, że wszystko to wyjątkowo pojemne słowo. Wszystko. Chodzi o chłopaka? Nie mylę się? Nie, ale wiesz co? Postanowiłam już, że zapomnę o nim na zawsze. A, już na zawsze? Tak, na zawsze. Tak, na zawsze. Tak. Ale zawsze to jest bardzo długo, Luna. To fakt, mamo, ale już nie chcę o tym myśleć, naprawdę. Proszę, zapomnijmy o tym i już wymażmy to z pamięci. Dobrze, wymazujemy, tak. Jasne, tak, rozumiem. Córeczko, wiesz, że gdy tylko będziesz chciała, możesz powiedzieć mi o wszystkim, okej? Okay? Dzięki, mamo. Dzięki, że przyszłaś wcześniej. Musimy pogadać. Słuchaj, Luna, nie wierzę w to, co mi powiedziałaś. Nie wierzę, że Mateo jest z inną. Ale tak właśnie jest. A powiedział ci, kto to? Nic nie mówił. Ale wiesz co, nie chcę go o to pytać, nie chcę się dobijać. Ale Mateo na pewno zakochał się w Fernandzie. Mówię ci, gdy tak razem jeździli, było widać, że ich coś łączy. Nie wiem, to nie tylko przyjaźń. Fernanda i Mateo są razem? Nie, czekaj. To, że się spotyka z Fernandą, nie znaczy wcale, że jest w niej zakochany. Wszystko jest możliwe. Dobra, ale przecież sama słyszałaś, jak Mateo mówił Gastonowi o wszystkim, co do ciebie czuje. Takie rzeczy nie zmieniają się z dnia na dzień. Chyba jednak tak. A nie wiem, może jest z nią, żeby zapomnieć o tobie. A niby dlaczego? No nie wiem, być może... Nie wiem, może boi się zaangażować, boi się zakochać i poczuć coś prawdziwego. Słuchaj, niedawno czytałam w pewnym magazynie psychologicznym artykuł o tym, że jakieś 20% zakochanych osób boi się przyznać do własnych uczuć. Nie, Nina, wiesz co? Mam do ciebie wielką prośbę. Nie rozmawiajmy już o Mateo, bo nie chcę o nim słyszeć. Najlepiej, jeśli o nim zapomnę i zacznę nowy rozdział w życiu i będzie dobrze. Teraz muszę się skupić na wrotkowisku i na mojej przyszłości. Jesteś pewna? Tak, dobrze. I jak poszło na matmie? Dobrze, całkiem nieźle, tak. A tobie, Balsano? Opowiadaj, jak ci poszło. Ej. Hej. Dalej, Mateo, rozkmurz się. Co? Czasem się wygrywa, a czasem przegrywa. Pogódź się z tym. Godność przede wszystkim. Poza tym nie można być ze wszystkimi dziewczynami świata. Kto mówił, że przegrałem? Jest jak chciałem. Jesteś pewien, że tego chcesz? Tak, oczywiście. Fakt. Było ciężko. Było bardzo trudno dla nas obojga, ale teraz trzeba iść dalej. Właśnie. Tak. Bardzo mnie cieszy, że to mówisz. Czas zająć się tym, co naprawdę ważne, czyli adrenaliną. Wrażliwość to twoje drugie imię. Współczucie wylewa się literami. Hej, Gastonku, tu nie chodzi o wrażliwość. Po prostu daję mu dobrą radę. Chłopaki, przestańcie. Nie mam ochoty na żarty. Tak, w porządku. Widać, że po rozmowie z Luną jesteś przybity. Tak, ale musiałem to zrobić. Spokojnie, niczym się nie martw. Przejdzie ci i jestem pewny, że jej też. Najważniejsze, że nareszcie powiedziałeś jej całą prawdę. To świetnie. Bo powiedziałeś jej prawdę. W sumie to nie. Co? Nie mogłem. Co? Jak to nie? Nie powiedziałeś jej, że jedziesz na Oxford? Tak, próbowałem jej powiedzieć, ale wtedy wpadłem na lepszy pomysł. Lepszy od prawdy? Tak. Nie wiem, czy dla mnie, ale dla niej tak. Mam taką nadzieję. A więc o co chodzi? Co jej w takim razie nagadałeś? Nieważne. Idziemy na lekcję? Dobra, zmień w końcu nastawienie. Na nie serio. Ma mowy, to twoja wina.